Przyjaciele, chcę wam dzisiaj powiedzieć o poczuciu bezpieczeństwa. O tym, co jest taką odskocznią, właściwie takim gruntem, z którego mu wychodzimy. To chrześcijanin skuteczny, to chrześcijanin bezpieczny. Ale nie bezpieczny teoretycznie, tylko mający poczucie bezpieczeństwa. Odczucie. Dlatego specjalnie użyłam sformułowania odczucie, bo ja chcę, żebyś wiedział, że dopiero wtedy bezpieczeństwo w twoim życiu ma sens, kiedy ono dotyczy już twojej duszy. Bo kiedy ono dotyczy tylko twojego ducha i ty nie umiesz się poruszać w tym bezpieczeństwie, to ty masz bezpieczeństwo, tak? Ale nie czujesz się bezpieczny w żadnym wypadku. Ja znam wielu chrześcijan, narodzonych z Bożego Ducha, wypełnionych Duchem Świętym ludzi, którzy nie mają poczucia bezpieczeństwa. Oni się po prostu normalnie na tym świecie boją. I nie czegoś, tylko się żyć boją. Się wolą żyć po prostu. Przydarzyło mi się życie. Taka z takiej mentalności. Mi się życie przydarzyło. Jakoś tak się w ogóle mi się przyda. Jest. Ja patrzę na niektórych ludzi i to w twarzy bije. Przydarzyło mi się życie. Wiesz, nie patrzy się na mnie. Ja mówię, no faktycznie. Skutek uboczny jesteś, to jest zjawiska. Życie ci się przydarzyło. Bóg nie chce, żebyś miał mentalność człowieka, któremu się życie przydarzyło. Co to w ogóle jest za zjawisko? Bóg chce, żebyś miał pełne poczucie bezpieczeństwa. Pełne poczucie bezpieczeństwa. W każdej dziedzinie życia. Chrześcijanin skuteczny to chrześcijanin z poczuciem bezpieczeństwa. Ludzie. Bezpieczeństwo to jest stan dający poczucie pewności. I gwarancji zachowania tej pewności. To jest mało, że to jest poczucie, że to jest poczucie pewności. Ale bezpieczeństwo daje ci też gwarancję zachowania tej pewności. To jest w ogóle niesamowite, że to ja nie tylko czuję się bezpieczny teraz, tylko ja mam dzisiaj przekonanie, że ja zawsze będę się czuł bezpiecznie. Ty, wiesz, jak się pięknie wtedy patrzysz w przyszłość? Każdy dzień jest przygodą, a nie każdy dzień, tak, jest wyzwaniem. Dla chrześcijan dni są wyzwaniem. Zobaczymy, co będzie jutro, tak mówią. Albo używają tego sloganu, proszę ciebie, wyświechtanego, że będzie jutro to, co da Pana. Co Panu do jutrzejszego dnia, ty? Człowieku, Boga zamieszali w to jeszcze. No Boga zamieszać w to, co ma Bóg z tym wspólnego? A co ma Bóg do jutra na przykład? Ja nie wiem. Bóg stworzył ziemię, dał ją ludziom. Tak? Tak? Zgadzacie się ze mną? Tak jest. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Psalmo. Tak? Synom ludzkim. Jutro należy do ciebie, nie do Boga. Co Bogu do jutra? Ostatnio mojej córce mówiłem, że w niebie nie ma czasu. I to było dla niej szok, bo na objawienie odebrał w ogóle. Nie ma czasu. A ja mówię, nie. Czas jest tylko tutaj. W niebie nie istnieje czas. To znaczy, że tam nikt na nikogo nie czeka na przykład. Wiecie, że słowo czekać jest związane z czasem. Tam nikt nie czeka. Tam nie ma niecierpliwości. Ja wiem, że to jest nie do zrozumienia, dlatego wam się swoje budkowe prostują. Też. Ale to jest fakt, że w niebie nie ma czasu. Rozumiecie? I nie musimy tego rozkminiać, bo to jest niepotrzebne nam zupełnie. Pójdziemy do nieba, nie będziemy mieli czasu. Tak? Ale masz czas. I ty w tym czasie, kiedy żyjesz, ty musisz czuć się bezpieczny dziś i musisz mieć pewność bezpieczeństwa jutro. Pojutrze, za tydzień, za rok. Chrześcijanin to nie jest człowiek uzależniony od recesji, od kryzysów, tak? To w ogóle to, co to jest? Bo kryzys. Ja pamiętam, był taki, pracowałem jeszcze w takiej, w mrówce, w takim składzie budowlanym i tam
taki czas, tak jak tam pracowałem, to kryzys się mówi, może jest. Taki teraz kryzys i ludzie się bali, ale właściciel, no to ciekawa też postać ten właściciel tej grupy. W tym czasie, kiedy był kryzys, tak, to on inwestował. Przychodzili do niego znajomi, bo taka na naszym terenie dosyć ważna, bo tak się mówi do niego, co ty robisz? W ogóle ty halę budujesz teraz? Teraz się nie buduje, teraz się oszczędza. Nie wiadomo, co będzie jutro, tak? On chodzi, mówi, ja wiem, co będzie jutro. W ogóle ciekawy człowiek. Ciekawy człowiek. Z poczuciem bezpieczeństwa. Rozumiecie? To jeden z tych ludzi ze świata, których znam, dzisiaj może już przyjął Jezusa, ja nie wiem, ale wtedy jeszcze był w świecie, to był jeden z tych ludzi w świecie, którzy mieli bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa. Oni znaleźli to, oni gdzieś to sobie znaleźli. Rozumiesz? Tylko, że ty nie musisz mieć nawet, ty nie musisz funkcjonować we fragmentarycznym poczuciu bezpieczeństwa, bo ty masz prawo do pełnego poczucia bezpieczeństwa dziś i zawsze. Masz prawo do pewności. Ja jestem pewny, co będzie jutro. Ja jestem pewny, co będzie jutro. Powiedzieć ci, co będzie jutro? Jutro ja będę osiągał swój sukces. Jestem tego pewny. To nie jest alternatywa, że może jutro będę miał sukces lub ewentualnie jakąś porażkę. No i teraz, że jestem optymistą, to ja stawiam na to, że jednak ten sukces będzie, prawda? Ale w zaparciu, w tym miejscu gdzieś tam z tyłu, tak? Jest taka myśl, no ale może coś będzie nie tak. Nie, nie będzie nie tak. Bo moje poczucie bezpieczeństwa jest pełne. Ja się czuję w pełni bezpieczny. Mam pełną pewność i mam w sobie zagwarantowaną pewność na jutrzejszy dzień. I chcę, żebyś zrozumiał, że Bóg tego chce dla każdego z nas. Bóg chce, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa. W jakich zakresach? Po pierwsze, pewność istnienia. Po drugie, gwarancja wewnętrzna zachowania pewności istnienia. I po trzecie, wyraźne szanse rozwoju. Zrozum, Bóg na tych trzech przestrzeniach chce, żebyś czuł się bezpieczny. Pewność istnienia, zupełnego, duchowego, psychicznego, fizycznego. Pewność istnienia. I istnieć, tak, to nie oznacza pojawić się gdzieś w przestrzeni, błysnąć, tak, i zniknąć. Słowo istnieć jest ściśle związane ze stałym bytem. Ja tutaj bytuję. Jestem tutaj, rosnę, rozwijam się, zakorzeniam się. Wiecie, jak tutaj się modliliśmy dzisiaj, miałem krótką jakąś taką wizję, widzenie, nie wiem, co to było, że w ogóle drzewo zobaczyłem, tylko że odwrotnie. Człowiek był. Tu była korona, tam były korzenie i one w niebo wrastały. Trochę tak patrzyłem na to drzewo. Mówię drzewo. Czujesz klimat? Ja zobaczyłem zasadę Bożą. Mówię, że drzewa mają korzenie do góry. Dlaczego ty w ogóle myślisz w perspektywie ziemi? Nie myśl w perspektywie ziemi. Przecież ty jesteś zakorzeniony w niebie, weź myśl tak. U mnie drzewa rosną korzeniami do góry. Bo to tam jest gród. Gród. W ogóle odwrotnie. Jesteś odwrotny, jesteś, od kiedy mnie wszedłeś, to jesteś odwrotny, jesteś odwrotny, tak? Jesteś tam zakorzeniony, ziemia może spaść, może już szlak trafić i tak ją trafi szlak, że nic jej nie zachowa tej ziemi, rozumiesz? Ale jak jestem wrośnięty w niebo, to ziemia może ginąć! Ha, ja nie jestem związany z ziemią! Ja byłem kiedyś związany z ziemią, teraz mnie wzięli, wykorzenili, posadzili mnie odwrotnie. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Zobacz, jaki to jest mechanizm. Ja mam potężne poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o moje istnienie. Jestem i będę. Zawsze. Zawsze. Teraz zobacz, co masz w sobie. Ja zawsze będę. Zawsze. Ty musisz stanąć w miejscu, gdzie będziesz mógł powiedzieć, ja jestem i zawsze będę. Nie przeminę.
Niebo i ziemia przeminą, a ja nie przeminę. Dlaczego? Bo we mnie jest Słowo. We mnie jest Bóg, Jezus, Słowo Boga. Niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. Tak? Skoro w tobie jest Słowo, to ty nie przeminiesz. Ja mam gwarancję tego istnienia na zawsze. Na zawsze. Bo wyeliminowałem z siebie mentalność głupawek pod tytułem grzech śmiertelny i inne pierdoły. Bóg mnie opuści, albo przez ciebie jak go zdenerwuje, to mnie odrzuci i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi? Kretyńskie teologie. Ja miałam pewność, tak? Istnienia i gwarancję, że to się nigdy nie skończy. A po trzecie, to ja mam wyraźną, zaznaczam, szansę rozwoju. Czyli w poczuciu bezpieczeństwa nie tylko jest to, że ty jesteś, ale że ty masz zagwarantowany rozwój. Rozwój. Ustawiczny. Ludzie, czy wy wiecie, że dla nas nie ma granic rozwoju? Nie ma granic! Już myślimy, że osiągnęliśmy jakiś tam poziom. Dzisiaj tutaj jesteśmy, na przykład jesteś dzisiaj, załóżmy, w najlepszym miejscu swojego życia. Jesteś mega szczęśliwy, najbliżej jesteś Boga i w ogóle wiesz, jest cudownie, tak? Człowieku, ruszaj z tego miejsca. W ogóle nie zostawaj w miejscu, które jest cudowne. Ruszaj. Ty nie, rozumiecie, o czym ja mówię? U Boga nie ma końca wartościowania. Tam nie ma końca wartościowania. U nas się wszystko kończy, bo to jest czas, tu się coś zaczyna i kończy. Rozumiesz? Zaczyna i kończy. Jestem alfą i on powiedział, ja jestem alfa i omega. Wiecie, po co on w ogóle to powiedział temu Janowi? Bo to jest powiedziane do Jana, tak? Co to była za odpowiedź? Wiecie, co to była za odpowiedź? To była odpowiedź Jezusa do zaburzonego Jana, no. Zaburzony Janek. Rozumiesz? Zaburzony Janek, proszę ciebie, on w tym zobaczył to wszystko, proszę ciebie, i się rozleciał w kawałki w sumie, tak? I Jezus do niego mówi, Janek, ja jestem alfa i omega, początek i koniec, i w ogóle Janek, dawaj, zbieraj się. Zbieraj się, Janek. Tu się nie przejmuj, że to jest ogrom taki wszystkiego, ja jestem początek i koniec, zamknął w ogóle mu ten czas. Sobą! Rozumiesz? Jezus mostek zrobił. Proszę ciebie, na początku czasu i na końcu czasu. Mówi, Janek, chodź. Jestem początek i koniec wszystkiego. Wiesz, chodzi o to, że ty nie masz granic rozwojowych. Człowieku, czy to jest potęga? Ty masz pojęcie, że ty możesz sobie ustać przed lustrem i powiedzieć, Boże, czy to ja nie mam granic normalnie? Ja nie mam granic. Nie ma czegoś takiego. Ludzie, chrześcijanie wzięli się i poograniczali. Mówią, takie jest moje powołanie. Dobrze. Czy jesteś gotowy? Ludzie, którzy mówią, takie jest moje powołanie, tak? To już podpisali cyrograf. Cyrograf podpisali na siebie. Tak jest moje powołanie. Jestem pastorem. I umrzesz pastorem. Rozumiesz? Jesteś pastorem, umrzesz pastorem, już następny. Dlaczego ty w ogóle się ograniczyłeś? Dlaczego ty w ogóle, co to jest za zjawisko? Pan mnie powołał do tego. Zobaczcie, to tkwi w naszej mentalności. A ja tobie mówię, że w Chrystusie Jezusie masz zagwarantowaną formę rozwoju, która nie ma granic! Ja korzystam z tego, co mam dziś. Jestem w tym szczęśliwy dziś, bo ja Boga dotykam dziś, ale ja jestem dzisiaj w pełni świadomy, że ja nie wiem, gdzie ja się kończę. Rozumiecie? W ogóle ja nie wiem. To w ogóle ja nie mam końca siebie. W ogóle ty rozumiesz, o co chodzi? W moim duchu zamieszkał Święty Duch, zmieszał się z moim duchem. Wy rozumiecie, co to jest za zjawisko? Bierzesz dwa naczynia. W jednym jest woda, w drugim jest woda zabarwiona. Mieszasz je, weź je teraz, rozdziel. To tak jak jest z twoim duchem i duchem świętym. Rozdziel to teraz. Ja nie wiem, gdzie się zaczyna mój duch, a gdzie się kończy mój duch. Gdzie się zaczyna duch święty, a gdzie się kończy duch święty. Nie ma dla ciebie końca!
Jak możesz pomyśleć? Pan mi tutaj przysłał halama. Rozumiecie, że ja mówię? To jest bardzo ważna sprawa. Pewność. Poczucie bezpieczeństwa daje mi tą pewność. Ja mam pewność. Bezpieczeństwo to jest podstawowa potrzeba człowieka. Główna potrzeba. Dziecko się rodzi, ono natychmiast potrzebuje czuć się bezpieczne. Rozumiecie? Natychmiast. Dlaczego to dziecko tak się drze, jak ono się urodzi? Bo ono wyszło z miejsca, gdzie było tak bezpieczne, tak się dobrze czuło, nawet płuc nie musiało używać, rozumiesz? Leżało sobie tak, na ciebie płuca zalane w ogóle tą wodą, tym wszystkim, ono tam leżało i się przewalało, się nudziło, to kopało, rozumiesz, o co chodzi? I sobie ucinało jakieś tam pogawędki, nie wiem, z aniołem jakimś, tak? Na przykład, nie wiem, to dobra. I to w ogóle, wiesz, raz raptem wyszło na zewnątrz, skończyło się, temperatura się skończyła 36,6, tak? Zaczęło się prędzej 22 stopnie, prędzej jest smutna twarz lekarza. Wiesz, o co chodzi? Dramat! Pierwszy dramat! Rozumiesz? Co stało się? Zniknęło poczucie bezpieczeństwa! Zobaczcie! No by zniknęło to wszystko. Zobaczył tą ziemię. Wiesz, o co chodzi? Przyszedł z nieba, co dopiero jeszcze Boga niedawno tam widział w niebie, teraz przyszedł na ziemię i mówi, ale jadka! Mówi, mogłem słuchać, ustać na końcu kolejki. O co chodzi? Zszedłem teraz, który rok? 2017, ojej. To Hiob chyba mówi, tak? Czy najlepiej ma ten, co się jeszcze nie urodził. Rozumiesz? Chcę, żebyście zauważali takie rzeczy w Biblii. Proszę was, nie przeskakujcie sobie nad nimi. Lepiej ma ten, który się jeszcze nie urodził. Czyli on jest już. Gdzieś. Nie? To jest mistrzostwo świata. Tam se siedzi i czeka. On ma lepiej. U dziecka znika poczucie bezpieczeństwa. Raptem. I dopiero w Chrystusie Jezusie można je odzyskać zupełnie. Podczas nowego narodzenia. Ale już jesteś tak zafiksowany na syfie, który jest wokół ciebie, rozumiesz? Już tak się czujesz niebezpiecznie, że rodzisz się z Bożego Ducha, tak? I natychmiast ty zapominasz, że ty masz pełne prawo do poczucia bezpieczeństwa. Pełne prawo do poczucia bezpieczeństwa. Sara mówi na ty do wszystkich. Nasza córka. Czy ktoś ma 30 lat, czy 50, czy 80, mówi ty. Wiecie, dlaczego ona tak mówi? A ona jest bardzo grzeczna i miła. Sara tak mówi, bo ona ma poczucie bezpieczeństwa. Ona w ogóle nie bierze pod uwagę, że potrzebna jest jakaś forma konwenansu, żeby jakiś komfort wytworzyć, bo ona ma komfort. Cała rana w komforcie. Czyli mówi arogancja na to. To nie jest arogancja, to jest poczucie bezpieczeństwa. Po prostu, poczucie bezpieczeństwa. Teraz zobaczcie, są trzy poziomy poczucia bezpieczeństwa. Pierwszy poziom, i chcę, żebyście zaczęli je oglądać, to jest organizacja i plan. Organizacja i plan. Po drugie, to jest zaufanie i troska. Po trzecie, to jest szacunek i wzajemność. I na tych trzech przestrzeniach Bóg chce, żebyś zaczął oglądać swoje poczucie bezpieczeństwa i żebyś zaczął brać te poczucie bezpieczeństwa. Na tych trzech odcinkach. Organizacja i plan. Po drugie, zaufanie i troska. Po trzecie, szacunek i wzajemność. Tak to wygląda. I teraz posłuchajcie. Zaczniemy sobie od Izajasza 45, 11, 13. Izajasz 45, 11, 13. I przeczytam ci z Biblii Gdańskiej, która najbliżej, najoryginalniej oddaje to ten zamysł.
Tak mówi Pan, święty izraelski. O przyszłe rzeczy pytajcie mnie, a synów moich i sprawę rąk moich powieście mi. Jak uczynił ziemię i człowieka na niej stworzył? Jam jest, którego ręce rozciągnęły niebiosa i wszystkiemu wojsku ich rozkazuje. Jam go wzbudził w sprawiedliwości i wszystkie drogi jego wyprostuje. Zobacz, Bóg mówi do ciebie na przestrzeni pewności istnienia. I Bóg mówi do ciebie tak. Ja wzbudziłem ciebie i wszystkie drogi twoje wyprostuję. Ja wzbudziłem ciebie i wszystkie twoje drogi wyprostuję, moje dziecko. Nie ma takiej drogi, której nie wyprostuję. I te nasze nieszczęsne przekłady tutaj mówią, jak śmiecie pytać Boga. A tutaj jest napisane w oryginale, tak mówi Pan Święty Izraelski i Twórca Jego, o przyszłe rzeczy pytajcie mnie. Oni bali się tego przetłumaczyć, tak jak jest przetłumaczone. To jest w ogóle przetłumaczone odwrotnie. To jest lękliwe przetłumaczenie w naszych Bibliach tutaj warszawskich. Ale Bóg mówi, ludzie, zapytajcie mnie, co to jest z tym waszym istnieniem? Co to jest w ogóle? Przyjdź do mnie, moje dziecko, w modlitwie i powiedz, Panie, objaw mi, jak to jest z tym moim istnieniem? I w tym momencie zaczyna dochodzić do ciebie myśl. Stworzyłem cię i wszystkie drogi twoje wyprostuję. Wy wiecie, że ja w to wierzę. Że On wszystkie moje drogi wyprostuje. Wszystkie. Wszystkie, nawet takie, które sam pokrzywiłem. Na tym musisz ustać. Drugą rzecz, którą chcę, żebyś zobaczył, to jest list do Efezjan 1:13-14. I przeczytam ci tekst, który najbliżej tutaj jest oryginałowi, to jest w Biblii Warszawsko-Praskiej. Jest napisane tak. Wy również usłyszawszy głoszoną wam prawdę dobrej nowiny, obwieszczającej wam zbawienie, wy również uwierzyliście i w nim zostaliście opatrzeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był już wam przedtem obiecany i który daje nam gwarancję, że będziemy mieli udział w dobrach odkupienia. Bóg mówi do ciebie drugą rzecz. Chce, żebyś miał gwarancję. Bóg mówi, przyjdź do mnie w modlitwie i powiedz, Boże, otwieram się na Twoje objawienie. Zagwarantowania mi dóbr przyszłych. Ja chcę każdego dnia wstawać z przekonaniem, że mam jutrzejszy dzień zagwarantowany jako sukces. To jest poczucie bezpieczeństwa. I On chce, żebyś to od Niego odebrał. On mówi, ja dałem Ci gwarancję. To słowo właśnie jest uszyte w Grece. Nigdzie go tu nie przetłumaczyli w naszych Bibliach. I trzecia rzecz. Albo zostawię. To chyba nie jest ten moment, żebym ja to powiedział. Jeszcze trochę. Wracam do miejsca, które zapowiedziałem wcześniej. Poziomy poczucia bezpieczeństwa. Organizacja i plan. Jeżeli przyjdziesz do Boga, powiesz, Boże, ja już wiem, że jestem bezpieczny dziś. Ja już wiem, że jestem bezpieczny jutro. Ja już to wszystko wiem. Ale teraz dowiedziałem się od Ciebie, że mam prawo zajrzeć w Twoje plany. Ja tego chcę. Daj mi zajrzeć w swoje plany. Ty powiedziałeś, że myśli moje to nie myśli Wasze, ale było to w Starym Przymierzu. A potem powiedziałeś po krzyżu,
że jesteśmy w myśli Chrystusowej, więc ja chcę zajrzeć w Twoje plany. Daj mi zajrzeć w Twoje plany wobec mojego życia. I teraz posłuchaj. On wie, że aby Twoje poczucie bezpieczeństwa rosło, to Ty musisz mieć wgląd w organizację i plan. I On Ci daje wgląd. Ja dzisiaj mam wgląd w organizację i plan, jeżeli chodzi o moje życie. Ja mam wgląd w to. To nie jest tak, że moje życie jest jakąś książką, która otwiera się na chwilę, tak? Przed jakimś działaniem. Nie. Ja siedzę z Bogiem przed książką mojego życia i razem oglądamy sobie kartka po kartce rzeczy przyszłe. Zrozumcie mnie. Masz do tego pełne prawo. Masz prawo do wglądu w organizację i plan. To nie jest tak, że żyjesz jakąkolwiek formą niepewności, czy na pewno to Ci się spodoba, co Bóg zrobi. Są ludzie, którzy myślą, że Bóg zrobi w ich życiu coś takiego, co im się nie spodoba. Ci ludzie nigdy nie sięgnęli do miejsca, w którym zawołali do Niego, ja chcę mieć wgląd w organizację i plan. A przecież On sam powiedział, że nie czyni Pan nic, jeśli nie objawi tego swoim sługom prorokom. On sam to powiedział. A kim jesteś, jak nie pokoleniem proroczym? A bo przecież napisano, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Czyli duch dający Ci wgląd w organizację i plan. Masz prawo siedzieć z Bogiem nad książką swojego życia i On Cię do tego zaprasza. On Cię zaprasza do tego. On mówi, chodź dziecko moje, ja Ci pokażę rzeczy. Chodź kochany synu, się Ci pokażę, co ja tu zaplanowałem dla Ciebie. I to wejdzie w Ciebie jako Twoje marzenia. To wejdzie w Ciebie jako system pragnień. Będziesz pragnął tych rzeczy. Będziesz marzył o nich. Nie bój się, że się w tym będziesz mylił. Bo ja Ci daję wgląd w organizację i plan. Rozumiecie? Wiecie, mam poczucie bezpieczeństwa oparte na tym, że ja wiem, czego Bóg dla mnie chce. Ja w ogóle wiem. I to nie jest, że slogan mam taki, Bóg chce dla mnie dobrze. Rozumiesz, o co chodzi? To też takie proroctwo są. Przychodzi do Ciebie prorok. Mówi do Ciebie, Pan ma dla Ciebie plan. Naprawdę tak mówią prorocy. Czy to mnie nie mówią, bo się do mnie nie odzywają. Obrazili się na mnie wszyscy znani prorocy w tym kraju. Naprawdę, bo kiedy to mnie proroctwa różne, mówili, mam dla Ciebie słowo od Pana, ja mówię, jakie? Bo ja to tak trochę, tak jak cichociemny, wiesz, bo zawsze jestem ciekawy, co człowiek mi zrobi, wiesz, nie? Myślę, że to jest fajne. Znaczy, pozwól sobie, bo jak czujesz się bezpiecznie, to pozwala, żeby ktoś coś zrobił. Wiesz, ja nawet mówię, po co masz tam od Pana? I on mnie mówi, wiesz co, to nie jest od Pana. I zawsze jest milczenie, ale jak to? Nie mówię, no. Ale Pan mi powiedział, mówię, nikt Ci nie powiedział, Pan nam mówi, no. Nic o mnie nie wiesz. Nie gadaj mi głupot, że Bóg ma dla mnie plan. Tak? Bo to nie jest żadna informacja. Bo ja mam wgląd w plan Boży. Ja w ogóle nie dyskutuję o planie Bożym. Ja mam wgląd. Ty masz prawo wglądu w plany Boże. I poczucie bezpieczeństwa Twojego będzie rosło, kiedy będziesz jak najwięcej wiedział o Twojej przyszłości. Twoja przyszłość to nie jest rzecz zakryta przed Tobą. To nie znaczy, że wszystko wiesz. Bo to nie tak działa. Nie ten pojemnik. Rozumiecie? Nie jesteśmy tak skonstruowani, żebyśmy przyjęli pełne objawienie przyszłości. Ale ja na przykład w moich marzeniach i pragnieniach mam rozrysowany Boży plan wobec mojego życia. Mam rozrysowany, wymalowany. Rozumiecie? Wymalowany. I to jest taki poziom, z którego zaczyna się wzrost u chrześcijanina. Bo podstawą jest to, żebyś wiedział, że Bóg jest z Tobą dziś i Bóg jest z Tobą jutro. I żebyś był w stanie dziś i jutro, tak, połączyć w jedno. I teraz stając na tym, Ty możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, ja teraz chcę mieć wgląd w
moje życie! Ja pamiętam, się pomodliłem taką modlitwą, to była jedna z moich pierwszych modlitw, jak się nią pomodliłem. Jeszcze siedziałem w więzieniu wtedy. Pomodliłem się, Boże, daj mi wgląd w samego siebie. To były takie dwie, jedna była, Panie, złam mi kręgosłup. Naprawdę. Ja się tak modliłem. Ja wiedziałem, co ja mówię. Nie chodziło o to, żeby mnie Bóg przetrącił kijem plecy. Ale ja wiedziałem, że ja mam tak silną formację egocentryzmu w mojej duszy, że ja nie jestem w stanie w ogóle ruszyć do przodu. Ja powiedziałem, Panie, złam mi kręgosłup. Złam moją naturalną siłę. Rozumiecie, o czym mówię? I on złamał moją naturalną siłę. Tylko ja wiem, jak on to zrobił. Tylko ja się na to zgodziłem w ogóle, nie? Jak się na to zgodzisz, to tak zupełnie na marginesie. Będziesz chciał, żeby Bóg złamał coś w tobie, tylko powiedz, że chcesz. Tylko nie tak, wie, no chcę. I dalej zakładam swój gorset. Rozumiesz? Nie. Ale jak powiesz szczerze, ja wtedy powiedziałem szczerze, złam mi kręgosłup i pękłem. Ja bardzo szybko pękłem, bardzo szybko. I powiedziałem wtedy, daj mi wgląd samego siebie. I zacząłem mieć wgląd w moje życie. W moje życie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Od tego zaczyna się wzrost. Bo tamto, co mówiłem wcześniej, to jest podstawa jakaś. A od tego zaczyna się wzrost. I kiedy ty zaczynasz mieć wgląd w twoje życie, ty zaczynasz widzieć, że Bóg tak bardzo się o ciebie troszczy, okej? Że to jest po prostu nie do ogarnięcia. I w związku z tym, że widzisz, jak On się o ciebie troszczy, to jesteś w stanie Mu zacząć coraz bardziej ufać. Wiesz, kiedy rozpoczyna rozwój twojej wiary? Kiedy jesteś przekonany, że Bóg się o ciebie troszczy. Jesteś pewny tego. Ale nie tam troszczy się, że ci, proszę, ciebie sychnie jak świni do koryta, że cię trochę prosa, mówię, nażryj się. To tak Bóg, to nie jest Bóg. To diabeł przychodzi do ciebie z jakąś tam śrutą, czy jak to się, nie wiem, nazywa, czymś, i sypie ci do koryta i mówisz, ryj, tak? A potem mówisz jeszcze, dziękuj, że masz. Rozumiesz? Człowiek zarabia do ciebie 1200 brutto, do ciebie mówi, że dziękuj, że masz. A co ja mam, człowieku? Na wieku trudny, nie mam na raty nawet. Człowieku, no weź, no, poproszę cię. Tak? Albo w małżeństwie, proszę ciebie, wiecznie dym, człowieku, i dwa dni spokoju, proszę ciebie, o, dzięki Bogu. Za co dzięki Bogu? No za co dzięki Bogu, że dwa dni spokoju w domu? No dzięki Bogu? No kurczę, ludzie. Dzięki diabłu. Mówimy tak, nazwijmy to. Dzięki diabłu za dwa dni spokoju w domu. No nazwijmy to, bądźmy prawdziwi. Tak? Albo ja dziękuję Bogu, ludzie mówią, ja pytam się, dlaczego jesteś w tym kościele, w którym tam jesteś na przykład. Ja dziękuję Bogu za ten kościół. Mówię, no ty jesteś przydomny. Mówię, kurde, no weź. Mówię, kurde. Rozumiem, bo to wszystko ściema. Jak dziękujesz Bogu za ten kościół, człowieku, no zobacz, co tam się wydarza, tak? Ja byłem kiedyś w takim kościele, co pastor powiedział taką rzecz. Byłem tam po prostu, byłem członkiem tego kościoła. I on mówi tak, kochani, ochrzciłem was i chciałem was pochować. Na kursie Alfa to powiedział. Ja w kurs Alfa przechodziłem. Ja byłem przed chrztem jeszcze. Mówię do członków formy. I tak usiadłem, mówię. Znaczy ja byłem zafiksowany wtedy, zafiksowany. Miałem bańkę zafiksowaną. I jakby to, wiesz, no, przyjąłem wtedy jako taką, nie wiem, coś ładnego. Ale wspaniałe pasmo. Dopiero sobie potem zostawiłem, kiedy odchodziliśmy z zagadką, opuszczaliśmy tonący statek. I to dopiero sobie skojarzyłem, że to nie było z Boga. To rozumiesz. Jak cię na obiad ktoś zaprasza, tak? Jakoś temu tak, ale jak ktoś cię zaprasza na pogrzeb, to twój własny. To jest artykuł. Prawie, że nawet zastraszenie. Jest wielu zastraszonych chrześcijan. A nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. A jest normalny artykuł. Zastraszenie. Naprawdę. Od 3 lat. Od 3 miesięcy. Od 3 miesięcy do roku. Zastraszenie. Ale kiedy twoje zaufanie rośnie wtedy, kiedy ty jesteś pewny, że Bóg się o ciebie naprawdę troszczy. Ja jestem tak pewny, że Bóg się o mnie troszczy dzisiaj. Słuchajcie, jak się troszczy.
ja w ogóle robię jakieś rzeczy różne. I to takie, ale z ciała zrobię coś tam. No wczoraj przecież tutaj zaczęliśmy uwielbienie i przebiegłem tak po ludziach z rękoma, tak? Nie zauważyłem, że jedna dziewczyna siedzi, a nie stoi. Ja jej przywaliłem w twarz. Proszę cię, popłakała się, przecież potem jabłko sobie przykładała. Wiesz. Dobrze, że zdążyłem wcześniej powiedzieć, że początek uwielbienia zawsze zaczynamy w ciele. No naprawdę, no ta przyróżna ma taka fajna dziewczyna, wiesz, po prostu potem przychodziłem do niej, tak mi było, mówię, w porządku. Ona mówi, dobrze, wszystko, że siedziała tutaj, nie mogłem patrzeć, moje głowy, bo ona jabłko trzyma na tym ogóle. No to sobie, wiesz, mówię, o Boże, mówię. Ale no, rozumiesz? Jakaś no, porażka, no, kurczę. No. Ale ja wiem, że on się o mnie troszczy w tej hierarchii. Troszczy się o mnie. Troszczy się. I moja wiara rośnie. Ja jestem, wszedłem w ten pułap, poczucia bezpieczeństwa. Niezmiernie czuję się bezpieczny, wiedząc, że on się o mnie troszczy, więc co robię? Ufam mu, bo jakże mogę nie ufać komuś, kto się tak o mnie troszczy, znając moje słabości. Rozumiesz? No, weźmy małżeństwo, normalne małżeństwo, nie mówię o jakimś tam patologicznym tworze, ale normalne małżeństwo. Małżonkowie znają swoje najbardziej pogięte rzeczy. Wiedzą sobie najbardziej pogięte rzeczy. Różne pogięte rzeczy. Znają swoje miny, znają swoje w ogóle zachowania. Wiecie, o co chodzi? Ja mówię o normalnym małżeństwie. Normalnym małżeństwie. O takim, proszę ciebie, że jedno siedzi we wspólnej łazience na sedesie i robi siku, a drugie myje zęby. Ja mówię o normalnym małżeństwie. Rozumiesz, o co chodzi? A nie, to takie, co pukają do siebie do łazienki. Jesteś? Nie! Spłynąłem tą rurą. To bez stału. Nie mówię o takim, ja mówię normalnym małżeństwie. To tam ludzie znają swoje najdrobniejsze mankamenty. Tu się nigdzie nie oszuka. Mąż żony nie oszuka, żona męża nie oszuka. Jak chcesz mieć męża czy żonę i myślisz, że tam coś ukryjesz przed nimi, nic nie ukryjesz. Rozumiesz? Bo rano i tak stajesz nieumalowana i nieuczesana. To jest prawda o tobie rano. Taka jesteś. Wiesz, o co chodzi. I ty też taki jesteś, proszę ciebie. Niekoniecznie taki rycerski, bo ciebie tylko tak wiesz. Ale dlaczego miłość w tych warunkach rozwija się najlepiej? W ogóle czemu Bóg zaplanował największy rozwój miłości między ludźmi w małżeństwie? Dlaczego to zrobił? Wiecie dlaczego? To jest ciekawe, bo Adam z Ewą, tak? Oni w ogóle byli tak blisko ze sobą, że znali wszystkie swoje mankamenty. Nikt mi nie powie, że nie mieli mankamentów, tak? Bo wiecie, do czego to prowadzili. Mamy dowody rzeczowe. Ja naprawdę chcę, bo to trzeba zrozumieć. I to ja bym był arogantem, jeżeli chodzi o poznanie, jeżeli bym myślał, że to była ich pierwsza wychyła. To była ostatnia ich wychyła. Rozumiecie, o czym mówię? Ja nie mam w ogóle żadnego dowodu, bo my tak myślimy, to raz w życiu im się takie coś zdarzyło. Ale ja nie wiem, czy raz w życiu. Ja nie mam dowodów na to, żadnych dowodów na to, że raz w życiu taka, ja mogę stwierdzić, że wiele rzeczy nie zostało ujawnionych. Tak? Zostało między nimi a Bogiem w ogóle. Tak? Jak on z nimi wcześniej rozmawiał już, tak? To w ogóle dlaczego on im to mówi? Ale tak wytyczne, proszę nie brać z tego drzewa, bo umrzecie. Czemu on to do nich mówi? Na 100%, bo się kręcili przy tym drzewie. Co przechodzili przy ciebie? Ewa do Adama mówi, sałatkę do domu. Adam patrzył na nią na przykład, wiesz, w tej chwili taka parafraza na przykład. Patrzył na nią na przykład i wiesz co mówi? Ktoś ma złe przeczucia. Może innym razem, nie? Nie wolno jeść. Nie ruszać. A więc oni byli bliziutko, znali się, chodzili nago przy sobie. Rozumiecie, o co chodzi? Świadczy to o tym, że oni znali siebie dogłębnie, do końca. Każdy mankament był ich znany. Teraz
Bóg zna ciebie do końca, dogłębnie. I teraz, kiedy ty stajesz w tym miejscu, mówisz: Boże, ty tak mnie dobrze znasz. Ty mnie widzisz 24 godziny na dobę. Znasz każdy mój zamysł. Znasz te popaprane zgięcia, które mam w głowie. I ty w ogóle o mnie się troszczysz? Przecież ja się nadaję w tej mojej duszy do utylizacji. No i spójrz prawdzie w oczy. Bez systemu wyparcia teraz. Okej? Okay? Zobacz. I on cię i teraz o co chodzi? Jak ja to zobaczyłem, ja mówię: wow. Przecież to tylko ufać. No bo to jak sobie, on mnie nie odrzuca, znając ten syf, to ja biegnę w jego ramiona i moje poczucie bezpieczeństwa natychmiast rośnie. Natychmiast rośnie poczucie bezpieczeństwa. I co? I przychodzi trzeci poziom. Na trzecim poziomie ja się zorientowałem, że Bóg mnie szanuje w ogóle. Mnie szanuje. On mnie szanuje. A! Troszczy się, okej, w porządku. Szanuje? No szanuje mnie? No proszę cię. Na szacunek to trzeba zasłużyć. On mnie w ogóle szanuje. On ma nie tylko o mnie zdanie, jak o takim dziecku i że go tam się otacza opieką, tylko on do mnie podchodzi jak do partnera. Mnie to rozwaliło lat temu 7. Że jestem partnerem Boga. 7 lat temu się zorientowałem, że jestem partnerem Boga. Partnerem. Wszedłem na trzeci poziom poczucia bezpieczeństwa. I wiecie, co to spowodowało? Spowodowało uwolnienie potężnej wzajemności. To jest trzeci poziom. Trzeci poziom. Pierwszy poziom to jest organizacja i plan. Kiedy już stanęliśmy sobie na tej formule, że jesteśmy przez Boga stworzeni, ma wobec nas dobre myśli, że jest z nami dziś i jutro i przez cały czas będzie, to my w tym momencie wchodzimy na ten pierwszy poziom i poznajemy jego organizację i plan. To nas winduje na następny poziom, gdzie widzimy, że On się troszczy o nas mimo naszych mankamentów i w związku z tym zaczynamy Mu ufać, a potem wchodzimy na ten trzeci poziom, gdzie orientujemy się, że On nas szanuje i co? Zaczynamy uwalniać wzajemność. Co ja dzisiaj robię? Po co ja to robię w ogóle? Ja okazuję wzajemność za szacunek mi okazany. Rozumiecie? Służę Bogu, a nie muszę. Nie mam żadnych deficytów. Słuchajcie, nie mam słowo honoru, nie posiadam deficytów, nie mam braków. Jestem tak zaspokojony, że się w pale nie mieści. Mogę sobie żyć. Kiedyś moja żona powiedziała: ty to byś, mówię, pojechał na bezludną wyspę, wziął Biblię i tam był szczęśliwy. No ja mówię, jeszcze coś tam rozkręcił. Naprawdę, coś tam rozkręcił. Za jakiś czas tam ludzie przyjechali. Jestem. Ale wy wierzycie, że ja naprawdę nie świruję teraz, ja mam takie, ja tak wierzę. Ja tak wierzę, ja w ogóle wierzę, że w każdym miejscu na świecie, tak, ja rozkręcę królestwo. Ja wierzę w każdym miejscu na świecie, bez języka, bez świadomości, znania kultury różnej i tam dalej, i tak dalej. Okay? Bez szkół jakichś w ogóle misjonarskich, gdzie tam nie będą uczyć przez parę lat, jak tam podejść do tego czy do tamtego, nie? Ja szanuję szkoły, szanuję te rzeczy w porządku. Ale ja tak, ja mam takie, skąd to wychodzi? Bo ja mam takie poczucie bezpieczeństwa, się tak czuję bezpieczny, no. My z Agatą i razem wchodzimy, ona mówi: ty to się wszędzie znajdujesz, w ogóle taki jesteś w ogóle, że ja, a ja się wszędzie dobrze czuję, ja się w ogóle wszędzie czuję, ja wszędzie coś znajdę. Rozumiesz? Ja sobie wiedzę, jestem atrakcyjnie każde miejsce, rozumiesz? Ja mam takie, proszę ciebie, takie mam płytki, Teraz już nie mam tych płytek, bo mi Norbert i potłuki drugie wstawiłem. Ale ja miałem takie płytki, takie małe płytki miałem na ścianach i tam były kwiatki, były takie żółte, marne kwiatki. Kiedy ja siedziałem na sedesie, no nie? To ja podziwiałem te kwiatki. Ja w ogóle znam te kwiatki od czwartej klasy podstawówki. Ja miałem bardzo dobry czas z tymi kwiatkami. Albo sobie rysiłem kreski na trakocie. Wiesz, takie w ogóle... Nie potrzebowałem mieć gazet jakichś wielkich, tam siedzieć w ogóle, grać w coś tam, wiesz o co chodzi. Ja siedziałem, płytka w ogóle, wiesz.
Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mam poczucie bezpieczeństwa. I chcę, dlaczego o tym do Ciebie mówię? Bo chcę, żebyś zrozumiał, że to jest dla Ciebie. Tylko są określone poziomy. Chodzimy sobie po nich. A więc najpierw, jeszcze raz, najpierw zacznij szukać Boga dzisiaj. Więc Boże, ja chcę dzisiaj. Ja chcę dzisiaj czuć się bezpiecznie. Dzisiaj. Jak alkoholik przetrwać 24 godziny bez leku. Od 8 rano do jutro do 8. Rozumiesz? Po prostu. 24 godziny. Tak? Teraz z tego miejsca, jak ja się czuję 24 godziny bezpieczny, to ja sięgam po dzień jutrzejszy. Tak? I mówię, Panie, ja chcę mieć gwarancję dnia jutrzejszego. Gwarancja dnia jutrzejszego. Kiedy Ty już masz gwarancję, kiedy czujesz się bezpiecznie, dzisiaj masz gwarancję dnia jutrzejszego, to Ty sobie wejdź na pierwszy poziom wzrostu i mów, Boże, ja teraz chcę mieć wgląd w Twoje plany co do mojego życia. Chcę nam wsadzić nos i chcę razem z Tobą w tym wszystkim siedzieć. I wiesz, co się zaczyna dziać? Zaczynasz być człowiekiem marzeń. Marzysz. Pragniesz, to się rozwijać zaczyna w Tobie. Wtedy zaczynasz wchodzić na następny poziom, gdzie mówisz, Boże, jak Ty się o mnie troszczysz. O tą duszę popaprawię. Kocham Cię, tatusiu. Kiedy chodzisz z tym wyznaniem na ustach, kiedy ogłaszasz to sobie i innym, tak? Wzrasta Twoja wiara. Widzisz, jaki to dobry Bóg. To już nie jest dobry Bóg teoretyczny, ale to jest dobry Bóg dla mnie. Mój dobry Bóg. Rozumiecie? Osobisty Bóg. To mój Bóg. Bardzo mnie kocha. Rozumiecie? Bardzo mnie kocha. Nic go nie przeraża w moim życiu. Nic. Ja w ogóle wiem, że Boga nic nie przeraża w moim życiu. Nic. Nic. Dlatego kiedy upada, to mówię, no widzisz, tato, dobra, to zrobiłem. Ja wiem, że on w ogóle już, on jest ze mną, już ten do działa w tym temacie. Dobra, chodź. Czy ja mam córkę, widzę, leżę pod tym rowerem, pogięta, przychodzę, proszę ciebie, chodź, mówię, kurczę, wyciągam ją z tego roweru, wiesz, wystawiam ją, ustaw się, idziemy dalej, tak? Wiesz, nie jadę na rowerze, patrzę, loda, tutaj loda, ja zniknęła. Po krzywu tak sobie, nie? Patrzy z nich, wyciągam ją z tych pokrzyw. Cała jest jednym wielkim bąblem. Ona była w takim szoku, że nie zapłakała. Na siłowni siedziała tak. Ja mówię, Sara, aha. Ja mówię, 20 minut czy tam 15 i zniknie wszystko, aha. Od tej pory nikt nie je lodo na rowerze, nigdy. Nigdy. Ale mówię, co było, pan zniknęła mi? Zaraz siadłem, powiem, tam, a. Taki Bóg jest. To nie to, że on czeka, chyba na tym drugim poziomie ty się dowiadujesz, że on nie czeka i nie mówi, zobaczymy, co on tutaj wydziwi, zobaczymy, jak on mnie słucha, czy on mnie nie słucha, czy on mnie słucha. To nie tak, on jest już, tam cię sięga z tych pokrzyw. I zaczynasz to wierzyć, ufać. To tatuś mój kochany, jedyny, najwspanialszy. Znowu mnie wyciągnął. Znowu ze mną był w tej sytuacji. Znowu się na mnie nie obraził. Tak? Nie ma na mnie focha. Do tej pory myślałem, że Bóg ma focha. Bo nie ma focha. W ogóle mu nie przeszkadza. Nie przeszkadza mu to. Zrozum mnie. Jak nie umyjesz zębów, to on też przy tobie idzie z nieumytymi zębami. Trzeba iść w bazę? To jest to właśnie. To jest to. To jest to. I on cię kocha w tym stanie. I to jest drugi poziom. I potem potem z tego poziomu jesteś w stanie powiedzieć, Boże, ja widzę coś więcej, ja tu zaglądam, a Ty mnie szanujesz. To ja wchodzę w to miejsce szacunku. I pojawia się potężna wzajemność. I tu już nie ma dyskusji o różnych sprawach, się nie pytasz już. Panie, co mam zrobić? Odrobić. Co Ty masz zrobić? No kto się tak pyta Boga, co ja mam zrobić? A wiesz, czemu nie pyta się Boga? Co masz zrobić? Bo wiesz. Bo zasiadasz w Radzie Pana. Okej? Okay? Bo Ty wiesz, co masz zrobić.
Panie, co mam zrobić? To nie jest modlitwa nowego przymierza. Rozumiesz? To nie jest modlitwa nowego przymierza. Poczucie bezpieczeństwa. Ludzie, my stoimy w miejscu, które jest nie do ruszenia. Umarł za nas na krzyżu. Jakże miałby w ogóle zostawić nas i opuścić? Jakże nie miałby wszystkiego stworzyć dla nas? Przecież On nas wymyślił. On nas wykreował, stworzył dla własnej przyjemności. Rozumiesz? No porozważaj go. Zobacz, co on zrobi. Wczoraj tutaj jedna osoba miała wizję podczas uwielbienia. Jak wiele osób z sali tutaj było jak małe ptaki, które bały się wcześniej ruszyć, ale teraz zaczęły wzbijać się w górę. I na tych małych skrzydełkach zaczęły lecieć i lecieć i lecieć. I brakowało już im sił, ale wierzyły, że mogą lecieć. Ale już im brakowało siły, już stały w miejscu. I kiedy taki jeden mały ptaszek tak machał skrzydełkami i nie mógł ruszyć wyżej, to podleciał do niego wielki orzeł. Otworzył dziurę, złapał go, machnął kilka razy skrzydłami i wyniósł go ponad chmury. On taki jest. To jest Twój Bóg. To jest Twój Bóg. To jest Twój Bóg. On chce, żebyś czuł się bezpieczny w Nim. Żebyś nigdy już nie zadawał pytań sobie samemu. Boże, czy aby na pewno? A jak to jest? A czy muszę tak zrobić? A czy ja się dobrze modlę? A czy dobrze? A Boże? Już lepiej buddystą zostać. Rozumiesz, się i usiądziesz. 70 lat minęło. Jak już poszło. Rozumiem? Sylwetka jest. Na ryżu. No i wiadomo, przyszłe wcielenie, wiesz. Nie będzie mrówki, ale nie wiesz. Będzie coś konkretniejszego, tak? Haszka, słoń. Może małpa. Przyjaciele, jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. Jesteśmy z kosmosu. Nie pochodzimy z tej galaktyki. Jesteśmy tutaj zupełnie na chwilę. Mamy sobie tutaj troszkę pożyć, podziałać. I żeby tutaj pożyć, podziałać, musimy czuć się wszyscy bezpieczni. Szukaj poczucia bezpieczeństwa, a nie szukaj plastra na ranę. Przestań plastrować swoje rany. Przestań latać z miejsca na miejsce i plastrować swoje rany. Może ten na mnie położy ręce, może tamten nogę. Rozumiesz? Może tu usłyszy słowo, może tam przyjdzie Pan. Przecież człowieku, z tą mentalnością to ty w niebie Boga nie zobaczysz. W ogóle człowiek będzie miał głowę, chodzisz po niebie, ty, przepraszam bardzo, Gabriel jesteś, przecież taki jesteś, Gabriel, bo nie wiesz może, gdzie jest Pan. Gabriel będzie popatrzył na siebie, tak coś czułem, kurczę. To nie tak. Twoje poczucie bezpieczeństwa jest w zakresie tego, o czym dzisiaj mówił Michał. Na przykład Twojej wiary, Twojej modlitwy, korzystania z łaski, zrozumienia, co posiadasz. Sięgnięcia, etap po etapie, etap po etapie, etap po etapie. Nie od razu, niektórzy myślą, od razu ja się tam dodłapię, od razu proszę Ciebie służyć mam. Ludzie przychodzą do Kościoła, co mam robić? Mój usiów! Rozumiem. Gdzie? To jest proste pytanie. Gdzie? Ja mówię Ty. Jak nie wiesz, gdzie masz usiąść, to chcesz służyć? Ty nic nie wiesz. Nie wiesz, gdzie masz usiąść. To tak jak gdzie mam mówić? Nie wiem. Kiedyś Sara stoi gdzieś tam, ona mówi, nogi mnie bolą, to usiądź. Ale gdzie? Ja mówię, tam gdzie stoisz. Tam tej pory ona siada tam, gdzie stoi. To już siada. Wyszła ze zwiedzenia, że musi być stołek. Że zobaczy stołek.
nauczmy się, że poczucie bezpieczeństwa jest najważniejszą rzeczą dla nas. Ludzie, zdobędziemy wszystko. Wszystko zdobędziemy. Sięgniemy po sukces. Rozpiszymy religię w tym kraju. Rozumiecie? Rozwalimy te chore systemy. Jak się tylko nie cofniemy, to wyprujemy diabłu flaki. Z czystą przyjemnością. Ale musimy czuć się bezpieczni wszyscy. Bezpieczni. Bóg ma dla ciebie bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo emocjonalne, bezpieczeństwo relacyjne, bezpieczeństwo miłosne. Wszystko ma! Trzeba to brać etap po etapie. Wchodzić, 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 wchodzić. On cały czas jest. Cały czas jest. Stańmy, proszę. Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy o tym mówić dzisiaj, że mogliśmy słuchać Twojego przesłania. Potężny Święty Duchu, ja modlę się teraz, aby każdy człowiek tutaj, każdy człowiek, który ma jakiekolwiek zawirowanie na pułapie poczucia bezpieczeństwa, żeby krok po kroku wchodził w te rzeczy. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś z ludźmi, że Ty teraz już ich wprowadzasz, Ojcze. I tych już nawet, Ojcze, którzy weszli na tą podstawę, Ojcze, Ty teraz będziesz wprowadzał etap po etapie. Wyżej, wyżej, wyżej i wyżej, Ojcze. Aż do miejsca, gdzie poczują, jak bardzo ich szanujesz i zaczną się odwzajemniać. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Potężny Święty Duchu. Ja dziękuję Ci za asystę aniołów wokół ludzi. Ja chcę, Ojcze, aby to słowo było zabezpieczane w nich. Ojcze, niech to będzie zabezpieczane w imieniu Jezusa. Amen.